Idę przejść się za grzybkami dzisiaj również. I po drodze taki, kurde, ogryzek leży, szwicera. No już to długo leży. No, pierwsze kureczki widzę. We mchu takie ładne. Tu jakie piękne stoją. O, tu też. W mchu tam, gdzie więcej wilgoci, to jeszcze tak coś się pojawiło. Ale na takich miejscach, gdzie wilgoci mało, grzybów w ogóle zero. Też co mi wystaje. To jaka ładna. Ona aż tam z boku gdzieś wyszła. Od tej suszy to takie kruchutkie, delikatniutkie. Odłamała chyba.
Nie, to następna kureczka. To następna. O, tu coś widzę jeszcze też. Znalazłem tu ten młodnik, bo tu są takie gniazdka, gdzie kiedyś kurek sporo stało. Ale kurczę, z daleka widzę, tyciunia leży. Chyba. Tak. Leży tyciunia. Kurczę, no naprawdę. W tym roku na tym grzybobraniu, o, widzę, trochę już dziki ogryzły ją. W tym roku na tym grzybobraniu, no to coś się niesamowitego dzieje. Która to już tyciunia z kolei znaleziona. A dzisiaj jeszcze tego szpicerka znalazłem. Kureczek dopiero niedługo chodzę, to mało. Ale wcześniej, jak szedłem, to jeszcze ten szpicerek mi się trafił. A tu lepsza znajdka leży. Także tu już widzę odgryziony kawałek, ale on tu długo nie leży, to go dziki tu targały. No, nawet nie wiem, czy to nie jest z dłuższego czasu, bo on nie wygląda na wiosennego. On tu chyba już 2 lata leży. Może go tak dziki tu ciągają. No ale jest tyciunia, jest. No to już 127 zdobycz. Tu jakie kureczki mało widoczne. Poukrywane w tych zaroślach. A kilka ich tu stoi. Tu widzę również. Kurczę, obok stoi, nie widziałem. Jakie ładne nawet. Tu jakie piękne stoją.
O, to tak się rozglądam wokół. Tu jakie śliczności się ukryły. Jeszcze jedna. Tu obok widzę. No kureczek to jeszcze tak czasem troszkę można nazbierać. Ale innych grzybów w ogóle zero. Nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych. Tu widzę. Też piękne. Dwie. Deptana, czy co? Tu obok następne. No, tu widzę kilka kureczek. A już nawet mi się trochę udało ich nazbierać. Tu jest. Tu kureczki też stoją. W tamtym miejscu, tym ostatnim, co wam filmowałem, to tam dużo było jeszcze takich ukrytych, których nawet kamera nie widziała. I przez to tam troszkę podgoniłem. Ale nareszcie taka mrzaweczka zaczęła padać. Może te inne grzybki w końcu wyjdą. Jakie ładne, ukryte. No dobra, trzeba wyzbierać i rozglądać się dalej.